Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na łowcy, na którym nie byliśmy już naprawdę bardzo długo. Chyba gdzieś z miesiąc, coś koło tego, poczekajcie, bo powiem wam, że ja tutaj mam walki zapisane. Dokładnie, 13 września to były walki, bodajże w ten dzień nagrałem dla was odcinek, gdzie padł nam tutaj Esteros Mag. I później tam mi chyba Sod napisał po południu, że jeszcze dwóch kolejnych wojów jest do zrobienia i tak sobie ich kliknąłem, bo byli praktycznie darmowi. Także no chyba wtedy ostatni raz wleciał odcinek z łowcy, więc minął prawie miesiąc. No ale nie bez powodu tego łowcy nie było. Tutaj sobie skrupulatnie w twierdzy ulepszaliśmy kopalnię klejnotów, jak sami widzicie, mamy ją na 20 poziomie. Już mamy też gemiki wymienione, mamy wszystkie z 20 właśnie kopalni. Jak widzicie, tutaj mniejszego niż 510 nie ma. Także dało nam to naprawdę dużo, dużo statystyk, dużego boosta. Także to jest na plus, nie? No i dzisiaj będziemy próbowali sobie coś tutaj w lochach podziałać. Myślę, że bardzo dużo lochów padnie dosyć szybko. No bo jednak wiecie, no długo nie klikałem, a druga sprawa, no to tych statystyk, no na każdym gemie dostawałem około 200 statystyk. Oczywiście wszystkich, no bo to są czarne gemy, także no 9 razy 2 1800 statystyk nam wpadło z samych gemików. Także no naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, zanim przejdziemy do lochów, co tutaj ciekawego się dzieje na tym serwerze? No co się dzieje? No cały czas jakieś tam dymy. Cały czas coś tam się ciekawego wydarza, powiedzmy. No i tak, chatka puchatka rozpadła się, czyli gildia, z którą rywalizowaliśmy tak naprawdę głównie, bo oni tam byli top 2, zanim jeszcze się rozpadli po prostu. Teraz ktoś tu tą gildię przejął i ją prowadzi, ale raczej to już nie są po prostu ci sami ludzie. Więc tak, no chatka puchatka się rozpadła. Sporo osób przeszło do Siege, też najmocniejsze osoby, też kilka osób przeszło tutaj do Braveheart. W każdym bądź razie do Siege, no co, no kilka osób też do nas chciało przejść, no ale niestety nie miałem jak zrobić miejsca tak naprawdę, więc do nas przeszedł z chatki bodajże Lisek i chyba jeszcze jedna osoba była, tylko że ona uciekła po jednym dniu i w sumie wiem jaki miała nick, ale to już tam mniejsza z tym, nie będziemy o tym mówić. W każdym bądź razie, no tak jak mówię, no do Siege poszło sporo osób tylko dlatego, że po prostu no u nas nie znaleźli miejsca, bo tam są też różne spekulacje, że to nie dlatego, no ale właśnie dlatego, że po prostu no już nie miałem kogo wyrzucić, nie? Bo tu jednak no mimo, że są osoby o 330 level, 335, no to jednak trzeba je trzymać, bo są aktywne i się starają, a nie tam lecieć na pałę z wymiankami, jak co niektórzy robią. Ale nieistotne, w każdym bądź razie tak jak mówię, no do nas przeszły dwie osoby, z tego jedna za chwilę uciekła, więc w zasadzie tylko jedna osoba z chatki, kilka osób przeszło do Braveheart, kilka osób do Siege, tak więc tak to wyglądało. No i teraz głównie można powiedzieć, że z Siege tutaj rywalizujemy o to top 1. Po tych całych wszystkich fuzjach i tak dalej, jak już ten skład był taki, można powiedzieć, stały, no to tam chyba parę wojen było, wszystkie wygraliśmy, więc na razie jest ok, no ale już tam były bliskie te wojny, więc wiadomo, różnie to może być. Dobra, no i co? Jeszcze jedna sprawa, w sumie tak wpadłem sobie na pomysł, żeby, nie chcę jakoś stronie raczej od takich, nie, że tak powiem, dram tych shakesowych i tak dalej, jak wszyscy mnie oglądają, to wiedzą, że ja raczej się tutaj nie wypowiadam na temat innych graczy, zwłaszcza na odcinkach, no bo prywatnie to wiadomo co innego, na odcinkach publicznie się nie wypowiadam. Ale jest tutaj jedna osoba z topki, która bardzo, ale to bardzo się mija z prawdą w niektórych kwestiach i no kłamie, po prostu cały czas kłamie, ja strasznie nie lubię czegoś takiego, także może by powstał jakiś taki jednorazowy odcineczek właśnie, gdzie wypunktujemy delikatnie, nie wiem, jakieś tam fakty, po prostu fakty, nie, dowody na to podstawimy, tak, bo po prostu no ta osoba mówi dużo, ale nic nie popiera tego niczym, a jakby tutaj byśmy postawili dowody, by kilka osób, no kilka osób, widzowie generalnie tego kanału się dowiedzieli o co chodzi, jak to w ogóle wygląda w rzeczywistości i tak dalej, bo myślę, że może być to dosyć ciekawe, ale to nic nie obiecuję, zobaczymy, może coś takiego nagram, może nie będzie mi się chciało i nie nagram, zobaczymy. W każdym razie no pierwszy raz chyba, oczywiście tu nie mówię o Georgii, bo akurat ją zaznaczyłem to przypadkiem, pierwszy raz chyba coś takiego ma miejsce w ogóle w tej grze, pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim, na już trochę lat w to gram i trochę ludzi poznałem, więc myślę, że spoko by było jakieś sprostowanie nagrać co niektórych rzeczy, o których ta osoba mówi. No ale to tak jak mówię, zobaczymy. Może mi się będzie chciało, może mi się nie będzie chciało. Dobra, mamy tu jakiś epik, to już poszukałem po północy, ale nie miałem golda, więc od razu go wrzucimy do kibelka.
później go rozmontuję. Już tutaj 18 aura się zbliża wielkimi krokami, no jeszcze jeden dzień i ta 18 aura będzie, no ale dobra, już nie gadamy, myślę, że można wchodzić do lochów. Mamy portal, tu jest bodajże mag, dokładnie, no więc my tutaj za wiele nie porobimy, chociaż ej, kurde, ja myślałem, że on nas zmiecie, on wcale tak mocno nie bije, my tu same krytyki. I zobaczcie, ponad pół HP na raz, to jest akurat na duży plus. Myślałem, że on nas tutaj zmiecie dosłownie jednym hitkiem, no ale nieistotne. Dobra, co my tutaj... A, chcę zacząć w ogóle od Esterosu, bo jak wiecie, no już mamy tą 20 kopalnię, więc tutaj jeżeli chodzi o pupile, no to z 20 kopalni mamy, no to 13 piętro już dawno zamknęliśmy, w sensie no 10 ukończyliśmy, a nie mamy jeszcze pupila ze Esterosu, którego nam brakuje, więc wydaje mi się, że po prostu najlepiej będzie wejść do tego Esterosu, nie? Najpierw tu poklikam te lochy, może coś padnie, może nie padnie. Później sobie tutaj w tym mroku może coś też kliknę, nie wiem w sumie, czy jestem w stanie, no ale to zobaczymy. No i tornado może zostawię na koniec, bo to tornado na pewno dużo tego pójdzie. Zobaczymy, jak w ogóle będziemy stali z grzybkami, no bo na razie nie ma tych grzybków dużo, jak widzicie, to jest tylko taki wstępny odcinek z tego łowcy, bo wiem, że tutaj jestem w stanie o wiele więcej zrobić. Chcę ten level trochę docisnąć, może broń wymienić na epiku, może cały ekwipunek na epiku zmienić i potem dalej coś podziałać. No i to już będzie chyba ostatnia zmiana do przynajmniej 400 levela, bo nie będzie sensu po prostu zmieniać już. Dobra, zobaczymy, lecimy tutaj. Teraz mamy maga, ten mag powinien paść w miarę szybko, dokładnie, no sami widzicie, jak to wygląda. Ja tutaj wam to wszystko pozapisuję i na koniec odcinka, jeżeli nie zapomnę, to pokażę. Dobra, no i mamy teraz obrońcę. Obrońca to jest wojownik, także no też powinno z nim pójść. Wydaje mi się, no mam taką nadzieję przynajmniej, że w miarę łatwo. Grunt to, żebyśmy się odrodzili. No widzicie, pierwsza próba tam 50 milionów, tutaj 21 milionów, także no... No powinien, właśnie mi zależy na tym, żeby to poszło jak najszybciej, żeby jak najmniej grzybów wydać na tych przeciwników, bo jednak mimo wszystko sami wiecie, że dzięki temu będziemy mogli zrobić więcej lochów, no ale mimo wszystko Esteros na ten moment to jest priorytet, żeby go zamknąć, żeby już sobie tego pupila złapać i tak dalej, nie, już to w ogóle dawno powinniśmy zrobić, bo już tam Son na przykład zrobił bardzo, ale to bardzo dawno. No ale ja mówię, wstrzymywałem się, czekałem aż te gemiki mi podrobią, aż tą 20 kopalnię będziemy mieli. No i dobra, padło, jak widzicie 383 level. Z tego co widzę, nie, już miałem mówić, że chyba naprawili te zapisy walk, ale niestety nie naprawili, więc tutaj może spróbujemy sobie zapisać tą walkę. Zapisz walkę, cyk. No i tutaj mamy loch obrońca. Dobra, no i zostaje nam niepalna, czyli zwiadowca, czyli boss. Pamiętamy, że na berserku męczyliśmy się z nią dosyć długo. No a tutaj kilka grzybów i niepalna także została położona. No widzicie, długo się tutaj, o to się akurat zapisało, długo się tutaj na tym łowcy nic nie działo, no i te lożki padają praktycznie za darmo, nie? Dobra, kolejna sprawa to jest tutaj ten berserk, czy on jest w ogóle do zrobienia? To jest Fenrir. Nie wiem, czy sąd nie zamknął tych nordyckich bogów. Tak mi się coś wydaje, ale prawdę mówiąc pewności nie mam. Więc no ciężko mi powiedzieć, czy on to zamknął, czy nie. Tak, chyba wydaje mi się, że wysyłał screena, że tam bossa pokonał. No ale nie wiem jak to wyjdzie, więc dobra. Na razie ten wydaje mi się, że będzie do zrobienia, ale na razie się wstrzymamy. Tutaj mamy paszczę Taurona, to jest paladyn, o ile dobrze pamiętam. A nie, to jest wojownik, dobra, to nieważne, ale no jego raczej nie zrobimy. Na ten moment raczej zobaczcie, że mu tutaj no nawet do połowy HP nie schodzimy. Także nie ma co go w ogóle klikać. Tutaj jest Herkules, czy my tego Herkulesa jesteśmy w stanie kliknąć, to jest wojownik. No myślę, że jesteśmy, tylko że on nam tutaj expa też za wiele nie da. No dobra, powiedzmy, że jeszcze z 20 grzybków na niego, okej, padł, spoko, zawsze to jakiś tam dodatkowy expik, powiedzmy. Dobra, cyk, lecimy dalej, mamy Aresa. No Ares to już jest raczej grubszy przeciwnik, chociaż myślę, że jakbyśmy się tutaj odrodzili kilka razy, to też byśmy byli go w stanie hapnąć, ale okej, na razie nie ma to sensu. Lecimy dalej, mamy przyjemniaczątęczniątko, czyli tego zwiadowcę, którego dokładnie, tak myślałem, że jesteśmy właśnie w stanie go już pokonać, także okej, też padło, super. No i teraz mamy sami wiecie kogo, to jest mag, no i wydaje mi się, że on powinien nam paść, mimo że to jest właśnie mag, to my tutaj czystymi obrażeniami myślę, że jesteśmy w stanie zamknąć tą szkołę magii już, także no na pewno byłoby miło. Tam widzieliście, że pierwsza próba dosyć bliska. No teraz już gorzej to wygląda. W sumie można by było zapisać jakąś bliższą próbę, ale ja tak za szybko klikam, żeby coś wyłapać tutaj takiego ciekawszego. No ale dobra, no zobaczymy zaraz, jak to nam tutaj pójdzie. 18 milionów tam było. Dobra, wiecie co? Może tak będę wolniej klikał i zobaczymy, jak będzie tak z 30 milionów.
to zobaczymy, czy w ogóle, dobra, powiedzmy 37, zobaczymy, czy w ogóle to jest do zrobienia. Sami wiecie kto, cyk, zobaczmy. Pierwszy krytyk, on krytyk, on zwykły, my tutaj same krytyki na razie. Kolejny krytyk i to dosyć mocny, no tutaj zwykły, no tutaj brakło obrażeń, no i tutaj krytyk. Okej, więc no może jakby się tam przyfarciło, to on jest do zrobienia, powiedzmy te 80 grzybów jeszcze na niego wydamy. Jeżeli, o tam 12 milionów, jeżeli nie, no to, no to trudno, to tam kolejnym razem się go jakoś pokona, więc to raczej nie ma problemu z tym. Ale myślę, że mówię, jakbyśmy tutaj bardziej przycisnęli, to może do niego wrócimy. Ja tutaj z tą strefę świata chcę na razie kliknąć, tak wiecie, co jest takie tańsze do kliknięcia, powiedzmy. A dalej będziemy myśleć, co jeszcze możemy zrobić i z czego jeszcze możemy wycisnąć. Dobra, padł, szkoła magii zamknięta. Okej, więc tutaj sami wiecie kto, też zapisujemy, super. Od razu jakieś epiki mi tu dropią, będzie do kibelka, chociaż tu widzę, że sporo za 10 milionów jest. No dają mi epiki, sami widzicie, 10, 11, tutaj 13, o tu nawet pierścionek, pierścionek mi dał nawet 20, zobaczcie, więc to jest dużo. No mówię, no tutaj już jakiś czas się nie przebieraliśmy, broń też mi na pewno daje, o, nawet tutaj możemy spojrzeć, że plus 20 średnich, no to z ulepszoną jakością przedmiotu będzie z 30-35, no to jest sporo, nie? Jakby nie było, to jest dosyć dużo. Dobra, szkoła magii zamknięta. Hemoridor na razie, tak jak mówię, nie. 13 piętro, zobaczmy. Haker Jan. Haker Jan to jest wojownik. I czy my tego hakera Jana jesteśmy w stanie kliknąć? No nie wiem, zobaczymy, bo to jest, tak jak mówię, no wojownik, czyli w teorii. A, okej, okay, pokonany. I nam się niestety zbugowało. I przez to nie jesteśmy w stanie tutaj zapisać tego, nie? No dobra, trudno, ale pokonany, także spoko. No i teraz mamy kolejnego wojownika, czteroręki Peter. No i czy ten czteroręki Peter też jest do zrobienia? No myślę, też jest do zrobienia. Kurde, zobaczcie jak to wszystko pięknie idzie. Normalnie coś pięknego. Ile lożków tutaj jest, zrobiliśmy. No fajnie, fajnie, dobra. No i kolejny to jest zwiadowca. No i ten zwiadowca nas bodajże zabija na hita i do tego robi uniki. No to jego już wydaje mi się, że nie ma w ogóle szans pokonać. Ale kurde, które my mieliśmy to 13 piętro? 16 czy 17? Nie pamiętam w sumie teraz, musiałbym zobaczyć jak będę montował. Ale zrobiliśmy tutaj dwóch albo trzech przeciwników, więc no to też jest duży plus. Dobra, czyli tak, Hemoridor na razie zostawiamy. Chociaż on by nam dał 300 milionów, ale dobra, zostawiamy. Próbujemy tych nordyckich bogów, bo wydaje mi się, że oni są jak najbardziej do zrobienia. Tylko no tak jak mówię, trzeba by tutaj się odrodzić parę razy, dokładnie. I kolejny zrobiony. Ja tutaj cały czas tak sprawdzam, bo wiecie, żeby mi się to wszystko pozapisywało, nie? Bo zobaczcie, że to jest naprawdę duży rozpiernicz, jeżeli chodzi o te lochy. I naprawdę dużo, ale to dużo robimy. No to wszystko jest dzięki tym gemom, nie? Bo jednak te gemy dają nam naprawdę bardzo dużo. Surt to jest berserk. Tak więc no z nim tutaj też wypadałoby się kilka razy odrodzić, no i też żeby on bardzo w jakieś furie nie wpadał, no bo wtedy będzie o wiele ciężej z nim cokolwiek tutaj zrobić. No ale czy my jesteśmy w stanie go zamknąć? Nie wiem, powiem wam prawdę mówiąc, że nie wiem. No zwiadowcą, no to wiadomo, uniki tam powchodziły, zwiadowca jest ogólnie, wydaje mi się, no nie wiem, na wojowników chyba ten łowca jest lepszy, tak mi się wydaje, ale na przykład na takiego berserka chyba zwiadowca jest o wiele lepszy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak mimo wszystko jak tutaj ta walka trwa dłużej, no to ten berserk ci takie ciosy sprzeda, że no ciężko, chociaż no ten berserk też nie jest wcale jakiś tytanowy, też jak tutaj mu jakieś mocniejsze hitki z tej naszej broni walniemy, no to też powinno być git, ale dobra, do 400 grzybów powiedzmy. Do 400 grzybów, zobaczymy ile tutaj mu zrobimy faktycznie, ile jesteśmy w stanie. No i polecimy sobie dalej, nie? Zobaczymy jak to tutaj z nim wyjdzie. Chociaż no zobaczcie, chyba tam była jedna próba 80 milionów, a tutaj same bliziutkie, same takie po około, no w sumie cały czas prawie full HP ma, więc raczej z nim tutaj będzie ciężko. Dobra, odpuszczamy mu. Okej, strefa światła jak najbardziej, jestem zadowolony. Myślę, że jeszcze mogłoby tutaj coś pójść, na przykład ten wojownik, ale nie ma co. Wejdziemy sobie jeszcze do strefy mroku, zobaczymy czy tu jest ten mag, to w ogóle nie ma szans, ale... aha, dostaliśmy osiągnięcie, że ukończyliśmy Esteros, no spoko, lepiej późno niż wcale. No i dobra, i tutaj to trollowe trio, zobaczcie, no jest bardzo, bardzo chce paść. I teraz mamy króla, król to jest mag, czy ten mag nam padnie?
Padł nam też, dobra, super. No i teraz mamy Smolum, ale ten Smolum chyba jeszcze nie. W sensie, no, nie chcę tutaj za dużo klikać, jeszcze do tego tornadka sobie wejdę, chociaż tutaj bardzo, ale to bardzo dużo itemków mi wyleciało, więc to z tego tornada wcale to nie będzie tak kolorowo, ale na przykład, nie wiem, to możemy... Aha, możemy porozmontowywać, ale to później, dobra, bo muszę tego kalkulatora sobie użyć do kowala, więc jakby, no... Później to zobaczymy. A dobra, ja tu nie chciałem jeszcze wchodzić. Góry Olimp, no to my nie ruszymy, ale na przykład chyba ten kapelusz gadki jesteśmy w stanie... No może by padł, jakbyśmy się parę razy odrodzili, ale myślałem, prawdę mówiąc, że to pójdzie szybciej. Dobra, no to nie wchodzimy do niego. Nordycy bogowie Esteros. Tu jest ruda ślamazarnica, ale to jest mag, więc też jeszcze. Dobra, nie ma co. Wchodzimy tu i mamy tyrankę Tessie. To jest zwiadowca, no i może ta tyranka by nam faktycznie padła, bo już tutaj dosyć długo na niej stoimy, tak mi się wydaje przynajmniej. No zobaczcie, że tam bliższe próby jakieś są, także coś by tu można ugrać jeszcze, tak mi się wydaje. No może 18 milionów 36, no co chwilę coś bliższego, ale tutaj zobaczcie, że mimo wszystko to wcale nie jest takie proste. 380, prawie 5 level nam się udało wbić. No i dobra, no powiedzmy jeszcze 20 grzybów na nią udało się, dobra, super. To jest na pewno na plus, dobra. I teraz mamy bodajże wojownika, ale on już jest cięższy, to nie ma co. I teraz sobie chyba lecimy tutaj do tornadka. No i co, tym tornadem jeszcze może z jeden level by się udało nam dobić. Pewności nie mam, co prawda, może nam się szybciej zawali ekwipunek niż właśnie w tym tornadzie tutaj sobie wbijemy ten level, no ale zobaczymy. No idzie to dosyć powoli, nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o ten level z tornada. To już niestety nie są lożki, że tak fajnie, ale okej, zobaczymy. Myślę, że może by się udało, tylko że chyba właśnie szybciej nam się ekwipunek zawali, aniżeli my tutaj cokolwiek podziałamy. Co w ogóle chce dzisiaj wiedźma? Chce tutaj zbrojki, więc no to jest lipa akurat dla nas. Ale tutaj mamy też sporo rzeczy, które można by w sumie rozmontować, bo są ze strefy mroku, nie? Więc dobra, rozmontujemy to, już nie będę, no na poczet odcinka, no tak to bym normalnie tam zobaczył sobie ten kalkulatorek do kowala i wtedy bym, a w ogóle ja tu muszę na runy patrzeć też, bo dobrze by było już sobie ogarnąć jakiś komplecik tej łącznej odporności. Chyba nic tam nie przegapiłem, przynajmniej mam taką nadzieję, że nic tam nie było, bo tak nie zwróciłem uwagi. Dobra. I teraz tak, to jest, aha, to jeszcze możemy w sumie, a już nie mam miejsca chyba u kowala, tak? Nie mam miejsca, dokładnie. Dobra, czyli tak, epiki sobie ustawimy powiedzmy tutaj, bo to są takie, wiecie, no po prostu z lochów, cyk, cyk, cyk. No i dobra, tutaj mamy parę itemków też od właśnie z tornada po prostu, także dobra, lecimy dalej. No i okej, czy my jesteśmy tutaj, no jesteśmy w stanie, no to tornado to leci nam jak złe, no ale zobaczcie, już nie mamy miejsca w plecaku i w ogóle żadna zbroja nam nie leci, więc no to jest duży minus. Więc no lipka, nie? Co my byśmy tutaj mogli takiego tańszego sprzedać? No powiedzmy sprzedamy to, no nie chcę tak robić, ale no trudno, tu jest jeszcze za 7, no to jeszcze pół biedy. Dobra, tutaj no to jest akurat do kibla, to mi szkoda, tak mówiąc szczerze, skoro już mi się tutaj uzbierało, no to niech będzie. Dobra, lecimy dalej, no i czy, nie wiem, chyba nie wbijemy tego levela, mówiąc wam tak prawdę. Dobra, wiecie co, poczekajcie, może my się jeszcze tutaj wstrzymamy, jeżeli chodzi o robienie tego tornada i może byśmy jeszcze tutaj coś by nam się udało pocisnąć, tylko ja nie jestem właśnie pewien. No tutaj na tych nordyckich to żeśmy sporo grzybów wywalili. Tu się coś zlagowało, okej, leci dalej. No ten wojownik, kurde, ale on tutaj też nie jest za bardzo do zrobienia, tak mi się wydaje, więc też raczej z nim będzie ciężko. No nie, no wygląda na to, że nie. Co my byśmy mogli tutaj porobić? No Ares to i tak nam da mało expa. Kto by tu mógł być kolejny? Hemoridor, ten Smolum. Tutaj ta czapka, no to ciężko. No tutaj ten może. Czy udałoby się go pokonać? A to jest 345, to nawet też nam nie da za wiele. Dobra, no tego Smoluma jeszcze powiedzmy spróbujemy sobie do 120 grzybków. Niech będzie do 120, jeżeli padnie to sporo. W sumie on też nam nawet nie da 300 milionów, bo nie ma jeszcze 400 levela. No ale nie ma sensu, jeżeli nam się uda, to uda, jeżeli nie, to nie. Nie chcę marnować golda z tornada, nie? Bo tym tornadem na luzie byśmy dobili, ale po prostu szkoda mi golda z tych itemków, więc na razie się wstrzymuję. Dobra.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o tego łowcę. No jak widzicie, bardzo, ale to bardzo duży progres. Ja tutaj wam jeszcze popokazuję te lochy standardowo. Tutaj ta strefa mroku, to nam popadało w miarę łatwo, ale dobra, też zapiszę. A to już jest tornado, dokładnie, więc dobra, niech będzie. No i co, lecimy myślę po kolei. Jak to tu wyglądało, to jest walka prawie sprzed miesiąca, więc też za wiele tutaj nie, że tak powiem. O, Kunegunda trochę porobiła. A poczekajcie, jak to się klikało, żeby te... tu się chyba nawet nie odrodziliśmy, żeby zobaczyć te odrodzenia, nie? To też się klikało następna walka, chyba się klikało pomiś, z tego co pamiętam. Tutaj cyk, 190, no Kunegunda też za wiele nie zrobiła. No i dobra, czyli musimy klikać pomiń, okej. No to dobra, będziemy po prostu widzieć, ile towarzysze zrobili, czyli mu zabrali no dosyć sporo. No i my tutaj same mocne kryty, jak sami widzicie, jeszcze bloczek. A, jeszcze musieliśmy się raz odrodzić, zobaczcie. Gdyby nie zablokował, to by było prościej, no ale okej, poszło. Teraz mamy zło wrogiego gnoma, to jest walka z magiem, więc dosyć szybka, nie oszukujmy się. Cyk, 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 no i okej, pokonany, więc no to mówię, to było dosyć proste. Tu jest obrońca, czyli wojownik, więc na pewno jakieś odrodzenia poszły. Tylko pytanie ile, no tutaj pierwsze zabrało mu, zobaczcie, dosyć niewiele. Tu jeszcze się udało takiego słabiutkiego hitka wcisnąć. No i dobra, jak to tu dalej, czy my jeszcze się raz odrodziliśmy? Zobaczcie, to wcale nie było takie proste, jakby się mogło wydawać. No i minus 91 tysięcy i udało się też go pokonać. Niepalna, która padła chyba po 5 grzybach, z tego co kojarzę. Zobaczymy, jak to z nią. To jest zwiadowca, więc ona jest dosyć, można powiedzieć, papierowa. No zobaczcie, pierwsze odrodzenie, od razu pół HP. Zobaczcie, jakie w ogóle bomby w nią. No i dobra, też się udało się ją pokonać. Okej, kolejny, Herkules. Herkules to jest wojownik, także no też odrodzenia, prawie 500 milionów HP. Tutaj kolejne odrodzenie. No to wiadomo, z każdym odrodzeniem te hitki są mocniejsze, więc im się dłużej odradzamy, tym więcej bijemy. Ale to też działa w drugą stronę, że on też dla nas, nam po prostu bije więcej. Tutaj to przyjemnie czątecznionko zwiadowca, ale zobaczmy, no to jest taki blok w szkole, że jednak trochę leveli się na nim stoi. No ale tutaj wiadomo, no już tyle minęło czasu, że już dosyć prosto został pokonany. Wystarczyło bodajże jedno odrodzenie, dokładnie, nie, dwa odrodzenia, zobaczcie, jeszcze tutaj unikami nas załatwił. No i dobra, i pokonany, nawet tak jak mówię, no nawet nie ma 300 milionów jeszcze za niego, a to jest już przedostatni w szkole magii. Sami wiecie kto, czyli ten nasz nieszczęsny Voldemort, tak zwany, którego się udało pokonać. No ciekaw jestem w sumie, jak ta walka wyglądała. Tutaj cyk. No i okej, na koniec bardzo, ale to bardzo mocny krytyk, 70 milionów, także też udało się go pokonać. Czteroręki Peter, dobra, tutaj może zobaczymy, jak to wyglądało. No tutaj za wiele mu nie zrobiliśmy. Tu kolejne odrodzenie, zobaczcie, że... o, no tutaj jakieś już mocniejsze krytyki zaczynają wchodzić. No i tutaj no trzy odrodzenia bodajże, tak? O ile dobrze policzyłem, poczekajcie jeszcze raz. Jedno odrodzenie, drugie odrodzenie i trzecie odrodzenie, dokładnie. I teraz już go pokonaliśmy i mieliśmy full HP, więc no też takie to trudne wcale nie było. No niestety jeszcze tego jednego 13 piętra nie udało nam się pokonać. No ale trudno. Fenrir to też jest berserk swoją drogą. I ten Surt, właśnie nie wiem, czy ten Surt też jest berserkiem, czy nie. Zobaczcie, jaką nam tu serię puścił. My się odrodziliśmy. No ale bije mocno, jakby nie było. Okej, kolejny pokonany. W sensie no, kolejne odrodzenie. No i okej, też padło już za niego 300 milionów, więc spoko. I na koniec ta strefa mroku. Zobaczmy, ile tutaj... Aha, oni go praktycznie sami... Ale on tam, zobaczcie, sprzedał hita za całe HP. I musieliśmy się odrodzić. To też w sumie ciekawa walka. No i dobra, teraz na koniec król. Ten król to jest mag, to w sumie możemy obejrzeć całość. No wojownik tu za wiele nie zrobił, maguś tak samo. Tutaj Kunegunda, no co, Kunegunda ma mocniejsze gemy, bo wszystkie średnie z tej 20 kopalni wsadzam jej w witemki, więc ona też tam troszeczkę zyskała dzięki tej kopalni w czasie, gdy ja szukałem po prostu tych gemów dużych dla siebie. No ale zobaczcie, no 800 tysięcy prawie HP, no i król także pokonany. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę. Zobaczę, jak to jeszcze wyjdzie, kiedy się będę na tym łowcy przebierał, czy jeszcze może docisnę lochy i się dopiero przebiorę. To wszystko jest do jeszcze po prostu zobaczenia, jak to nam wyjdzie.
W każdym razie, no, udało nam się naprawdę, naprawdę bardzo dużo lochów tutaj pocisnąć, z czego jestem zadowolony. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów i tyle. Tak jak mówię, dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!